co, to ja mam tutaj... Czy tutaj są poziomy tego samolotu? Ja... O, jakiś koleś zaczął mi tu gadać. Myślałem, że to Naxos z dziwnym głosem. O, co Naxos z reżyserem? O, się coś w tym desem. Ja już zaraz wracam do gry, ten dla tych, co akurat mojego streamu oglądają. Dobra, ja lecę na lewy wąwóz. Tam są... Tam jest... Tutaj można moich 16 bomb podwieszanych pod skrzydłami, możecie sobie obejrzeć na streamie. 16 bomb? Skąd ty masz 16 bomb? Ma bombowiec, no przecież. Dobra, ja już wybrałem mój super samolot. Jakiego wziąłeś? Wow, wszyscy już są blisko. Teraz laga wziąłem, wiesz? Zdecydowałem, żeby do... Bo jechałem wcześniej od najsłabszych samolotów, ale gra się zaczyna kończyć, zanim lepsze wziąłem, wiesz? No. Co to tak trąbi? To nie w grze chyba, co? Nexus, gdzie ty jesteś? A, z tyłu. Jestem z tyłu. Tak z tyłu lecicie bombowcami, czy co? Nie, nie, bo ja rocket będę osłaniał. Tylko na grze z widzami osłania. Ja grałem z widzami, to wiesz, jak to wyglądało. Leci 5 samolotów, wszystkie na mnie. No. Leci do ciebie BF-109, ROP, po prawej stronie. Namierzam. Ile mogę zrobić, wiesz? No to ja już go tutaj zaraz... Prawie się kolej ze mną zderzył. Moje karabiny walą do niego. Trafiłem go raz. Dobra, już lecę. Zaraz, gościa. Patrzę, ten koleś nie chce się rozpaść. Jezu, ale ja pierdzielę, rozwalili mnie. Serio? Ole, no, lecisz. Tak, błyskiem mnie rozwalił. Co oni mają za sprzęt, ci ludzie, kurde? Strzelił się pewnie w tego, w pilota, nie? Nie, nie, w ogon, nie, no, mi odciął. Pół samolot mi przeciął. Kurczę, już mi się ten... A ja nie wiem, kiedy mi się broń kończy, a kiedy mi się lufa przegrzewa. No, w lewym górnym rogu masz na przykład zmianę magazynka, czy coś. No widzę, KM i CKM mi się teraz, ale ja nie wiem, czy mi się lufa przegrzewa, czy mi się magazynek. O to chodzi, to jest mój największa bolączka całej tej gry. No wiesz, no KM to jest, wiesz, ciężki, nie? No tak, ale co się robi, czy on się przeładowuje, czy się przegrzał? Przeładowuje się. Zobacz, wiesz, gdzie się przegrzewa? Na tym twoim głównym tym okienku. No tak, ale jak już leci licznik, to skąd wiem, co się robi akurat? Nie? O tym nie chodzi. Wiem. No a, widzisz, no ja też nie wiem. Sekret tej gry. Wiecie, co ja mam robić, jak mnie ten myśliwiec rozwala, wiesz, tak błyskawicznie? No bądź celował w coś, nie? Szczęście miał może farta. Szans, kurde. Zazwyczaj myśliwcem takiego bombowca to możesz gonić, gonić i gonić i się nie da mu nic zrobić. No właśnie, on mnie rozpiżył, wiesz, na parę strzałów. Na twój słaby punkt. No właśnie, rozwaliłem jeden samolot. Lecę na drugiego. Zostało. Nie mam słabych punktów. Muza jest fajna, szkoda, że to ciągle taka sama. No właśnie mi nie wiem, co teraz. Nie. Straciłem, kurde, mój kochany. O Boże. Tego ciężkiego karabinu, jak się z frontu uderzy, to on często się zabija pilota, albo urywa silnik, albo coś, wiecie? Słuchaj, a powiedzcie mi, który celownik ten zrzuca bomby? Ten tylny czy ten przedni? Dolny. A dolny? Widzisz tak z góry, jakby taki, wiesz, kwadrat z tym. Kwadrat z krzyżykiem, nie? Na środku, znaczy. No wiesz, o co chodzi. Tak jakbyś spod... No spod, kurde, ziemię widzisz. Co ja w ogóle... Dobra, ale to moje dwie bomby. Jak one, kurde, nie pieprzną w to działo, to się załamie. Zawsze celowałem tym tylnym i nie zawsze mogłem trafić. Aha, na Y mam przeładowanie, dobra. A na czym mam przeładowanie drugie? Na R, Y? Nie wiem, co zrobiły moje te, ale... Kliknąłem sobie i teraz 15 sekund nawet nie strzelałem. Nexus, ja cię widzę. A czemu ty jesteś Su-2? Co to jest za samolot? A to bombowiec też. No taki w pół na pół, wiesz? Dobra, to ja lecę. Pod G masz koła tak w ogóle są, więc jak chcesz sobie gdzieś tam wylądować, nie? Wiem, to akurat już się nauczyłem, bo musiałem lądować na tych mapach z lotniskami. A? Ja sobie gdzieś tam lecę do ciebie, wiesz, bo wolę z tobą gdzieś tutaj latać. Coś gdzieś tutaj niż samemu, firepower, wiesz? Z panemu to ja, kurde, zaraz zginę jak zwykle. Leci tu samolot, no kurde, zaraz zestrzelili go szybko. To mam nie podobne wiem, strzelać za bardzo. Zrobiłem beczkę bombowcem, bez kitu. Przed nami Nexus, dużo samolotów. Widzę, latujemy w to 4. Wróciłem panowanie od... Ja pierdzielę. Nexus, bądź mężczyzną i wlatuj w to. No to lecimy, stary. Go. Bam, samolot mi się co ci się dzieje z samolotem? Obrócił mi się dookoła, kurde, nie mogę go tam. A w ogóle nie kumam tego, wiesz, te moje samoloty w ogóle nie strzelają. Ta załoga. O, shit. Czasami mnie to dziwi. O, fuck, urwał mi skrzydło w moim najlepszym... A nie, to nie jest mój najlepszy samolot. Dobra, lepszym myśliwcem, bo to... jest więcej zabawy, kurde.
Bombowcem jest dobra zabawa, jak się leci, ale leciałeś wysoko bardzo? Na 3 wysoko, km, no ale wiesz, do mnie koleś po prostu podleciał i mnie zestrzelił i tyle. No czasem się ma takiego pecha, ja takiego pecha miałem z widzami, bo zawsze co we mnie ktoś na czołówkę leciał. Ale to nie to pecha, po prostu koleś mnie zgwałcił, wiesz, w ogóle bez żadnego wysiłku. Nie, ja uznaję, że to jest pech, po prostu mocnym działem ci przywalił, wiesz, w maskę i umarłeś. Kurde, ale chyba zabiłem kolesia, ale ten, rozbiłem się na skalę. Szczegół drobny. No, rozwaliłem gościa, ale to mnie kosztowało zgon. Kurde, tutaj dużo tych samolotów jest. Słuchajcie, jak ktoś kogoś interesuje ta gra, to u mnie na streamie pod oknem streama jest po prostu link do tej gierki. Darmowa. No, darmowa. I wcale nie trzeba kupować w sklepiku, żeby tu być kimś. No. My na przykład, słuchajcie, nie kupiliśmy nic i jesteśmy goście. Ja tak dużo punktów dostaję za strzelanie do tych ludzi, więcej niż zwykle. Nie wiem, dlatego, że CKM-a dostają? Co, ciężko powiedzieć. Ale martwi mnie, że tym bombowcem tak strasznie obrywam. Może bombowcem tylko warto latać, jak się ma wsparcie, czy coś. Nie? Oh fuck. A jaki bombowiec ma ten? To ma. Jaki bombowiec ma znacznik? A myśliwiec to ma... Nie ma znacznik. Aha, no, nie wiem, taki sam ma. Ciężki myśliwiec ma... Ma jakiś inny? Pewnie. Tak jak w World of Tanks. A to ja nie wiedziałem, a w World of Tanks nie grałem, ta sama firma robi pewnie. Nie. Ta sama firma co World of Tanks robi World of Warplanes. No i mi rozwalili samolot, coś słabo mi idzie, nikogo jeszcze nie rozwaliłem, a najlepsze samoloty tracę. Dobra, coś tu, no te myśliwcem to się kurde zapadaje, no. Szkoda, że bombowcem nie można tak poszaleć. Broń się przegrzewa wraz z zaczerwienieniem celownika, taki protip, to wiem akurat. Jak dołączyć do gry, to byście musieli w tym samym czasie, co my jakby startujemy grę, to musielibyście ten... Ja, moim widzom się tak udało, nie wiem jak rok twoim. Ale dużo osób pisało na czacie, o so, udało mi się coś tam. Jak w tym samym czasie zaczniecie, to po prostu Polaków wrzuca na jeden serwer. I chyba prawdopodobieństwo jest duże. No czy może się kurde wytrukę gdzieś zbierzemy i polecimy razem, bo jakoś tutaj... Ja z Soushiwem ścigam Thunderbolta. Tylko we mnie nie strzelaj, co? No ja się rozpieprzyłem, kurde. Dobra, rozwalił się. Asystę dostałem, nie mów mi, że ty go rozwaliłeś. No ja go rozwaliłem. Ja w niego tyle łowów pakowałem. No wiesz, no... Jak oni to zliczają? No ja nie wiem jak to zliczają, ale to ja pierwszy z niego strzelałem. O jest, patrz, za z tego, za... Tak, drzewo, nie! Ach, dobrze, że nie ma takiej fizyki aż dobrej. Czasami no, ja nie mogę. Aha, bo ja za bardzo do góry lecę i nie mam ciągu. Nie, bo się tak zastanawiam, co tak zaraz kurde wpadnę w te drzewa. Nie jest wycieczka krajobrazowa, że ja sobie nad palmami latam. Dajesz sobie, lecimy. Ciężko pod górę się lecić. No dajesz, Meksuro. Ty tym bombowcem znowu? No mam tylko jeden bombowiec, wiesz? To mam myśliwce wszystko. Wiesz, to nie jest bombowiec, to też jest taki myśliwy. Czekaj, to ja lecę też do was, bo to cię osłania, bo to... Mój bombowiec też jest myśliwym. No. A ty masz ciężki myśliwiec, Nexus. Tak. No mówię, że to nie jest taki bombowiec. Chyba wolę zabawę ciężkim myśliwcem niż bombowcem, bo to się... Ja nie lubię ciężkich. Czemu on ma F4U i z takim słonkiem jakby? O co chodzi w tym? Coś tam na was wlatuje. Ojoj. Gra mi się zawiesiła, czy cały komputer? Może Nexus za tobą idzie koleś. Ja widzę. A słychać co mówię? Tak. No to gra mi się chyba zawiesiła, wiecie? Ładuj. O. Wyleciał przede mnie, ale koleś. Hejcie. Lecę za nim. Mieliście kiedyś coś takiego? Że gra się wywaliła? No, po prostu usłyszę dźwięk samolotu i jest stop klatka. A, no to miałem tak raz. I co to znaczy? Że musi restartować grę. Ja nawet słyszę, jak obok mnie przelatują samoloty. Kurde, gorzej, że swoich można trafić, to... O, czekaj, escape nacisnąłem, aha. To nawet jak z escape nacisnąłem, to słuchajcie, że z gry wychodzę. No dobra. Ja niestety muszę robić restart gry. Pierwszy raz taka akcja. Gra ma dużo crashów. No właśnie u mnie nie ma.
To co już, a da się wrócić do gry z powrotem? A jest łączenie z serwerem. A nie, czekajcie, nie. Ej, szkoda. A nie, nie da się. A już kończymy, no, wygramy to. Już, no wiem, misja się już widziałem, że już się zbierała. Skrzydła mam. Dlatego ja może zobaczę sobie co z moimi samolotami tu mogę wymyślić. Spitfire'y wymiatają. No nie wierzę, no kurde, kolesie mnie na dwa hity tymi CKM-a mi ściągają. On w ogóle ma jakiś korsarza z wygiętymi skrzydłami. Nic tam, może wezmę sobie bombowca i po prostu skończę to. Za mało złotych leonów. Te bombowce chyba za darmo są. Czasem się opłaca zwolnić bez kity. Lecę do góry nogami, ją. Wow. O kurczę, a to są jakieś premium, o kurde. Już wiem czemu nie mogę mieć tego myśliwca. Poczytam sobie czat, co ludzie piszą. Ale kurde jazda. A ja nie polecam żadnych samolotów, żadnej nacji. Wybierzcie sobie po prostu jakąś. Dla mnie to pewnie jest balans w tej grze i to nie ma różnicy. Kurde, już się zacząłem hajcować. Ale też mnie koleś nieźle poharatany załatwił. Ty rok kim latasz? Ruskimi? Ruskimi. Dobra, już jesteśmy bardzo blisko. Jestem właśnie ciekaw, jak oni balans zrobili, skoro wiadomo właśnie, że ten, że niemieckie... No przed Spitfire'y... A, o to ci chodzi, no to nie wiem. No wiesz, no niemieckie samoloty powinny być najlepsze i amerykańskie ewentualnie. Ale Spitfire też był brytyjski. Bardzo dobry, nie? To jest brytyjski. Tylko wiesz, brytyjski chyba i niemieckie powinny być najlepsze, nie było tak? Chyba tak. A Brytyjczycy mają tylko 4 te. 4 linie samolotu. To cię interesuje. A czy Amerykanie mają Spitfire'y? Nie wiem, a to trudno powiedzieć. Ruscy powinni mieć raczej słabsze z tych samolotów, według... Ale mają niezłe. Hydroplany mają Amerykanie. Jeszcze myśliwiec Buffalo, myśliwiec... No, Buffalo jest niezły, kurde. Wildcat, Hellcat. Jednostka zniszczona, nice. Tam się trafiłem. W brygadę 4 samolotów, bo mnie rozjadą. Polacy mieli słabe samoloty, Polacy to nie mieli za bardzo samolotów. Chyba Spitfire'ami latali w bitwie o Anglię, nie? No to wiesz, w bitwie o Anglię to latali tym, co im dali, nie? Ale swoje to jakie myśmy mieli? Rosyjskie mieliśmy albo? Nie, no jak, mieliśmy na przykład te... Właśnie jaki mieliśmy, tylko jaki? Że to były bombowce. Tak mi się wydaje, że jaki były bombowcami wtedy. No nie, stary. Jest, skasowałem kolesia. Nie? A, łosie! Ale kolesia położyłem. To się dymie cały. Bum! No jak sobie spieprznę. O nie. Ale Rocky, kurde, kosisz nieźle. Zobacz, ile punktów nakosiłeś. Trzeci jesteś. Wiesz, jak się nie lata bombowcem, to się kosi, kurde. Łosie, karaś. Ile tam jeszcze wam zostało, co? O, już skończyliśmy. Aha, to czekajcie, bo to mnie zaprosiłeś, tak? Nie, Greener, musimy Nexa znów zaprosić, wiesz? Nie. No jak nie? A co, jestem z tobą w oddziale? Mhm. Ej, widzę tego. Dostałem achievement, zniszczył najwięcej samolotów o 10 stopni wyższych od siebie. Kurde, jacy kolesi mają tutaj samoloty. Mhm. Rok nie jest, znaczy Nexus, nie jestem z tobą w zespole, weź mnie jeszcze. No, zaprosiłem już. Dobra, teraz jestem. Czy mogę doszkolić załogę? Okej, okay, jestem gotów. Nie wiem, czy jakby kiedy się leci myśliwcem, to celność strzału ma jakieś znaczenie? Jak co? Znaczy... No jasne, celność strzału, żeby ci nie rozrzucało na boki, nie? Ale to strzelców się trenuje? No, chyba tak, no tego swojego jakby. Nie wiem, czy to strzelców. Nie strzelców, to niżej masz jeden. Nie celność strzałów, tylko jakiś tam, coś tam jeszcze było chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Masz celność i precyzję.
O, precyzja to jest chyba to. Celność strzelców na pokładzie samolotu. Jak jesteś pilotem, to jesteś i strzelcem. Aha, nie? No to nie, może nie. Dobra, Nexus, ty robisz grę czy coś? No tak, tak, tylko czekam. A, dobra. Nie. No, co czekasz? No już nie czekam, teraz to czekam na grę. Nexus jest zawsze powiernikiem startu. No właśnie. Dodałem sobie trochę punktów doświadczenia. Ten, czy strzelcy liczą się tylko do bombowców, ktoś pisze. Trenuje się pilota, następna osoba. Trenuje się strzelców. Innej zakład. Ja nie wiem. Dać czat. Każdy pisze co innego. Tak. Ja w Don Satarf nie lubię czytać, co ludzie piszą, bo tam każdy ma jakiś inny pomysł. A podnosiliście status tam, można podnieść na poziom eksperta i poziom ace'a? Ale gdzie? Jaki status? No tego samolotu waszego. Ja mam na przykład... On się chyba sam podnosi, jak się rozwala samoloty inne. Aha, nie, bo to trzeba wykupić, to za tyle wy kupujesz. A to ja nie wiem, ja myślałem, że ten, bo ja dostawałem za tego. O, ktoś napisał, że Polacy w bitwie Anglii latali Spitfire'em i Hawkerem. No u mnie napisali, że Hurricane'em, a później Spitfire'ami. No to Hawker, Hurricane. Tak? No, znaczy nie wiem, który to jest Hawker, wydaje mi się, ale cholera wie. Ja się nie znam tak dobrze. No już ja zaraz będę lądował na A, słuchajcie. O Jezu, ja cały czas wybieram samolot, dobra. Ha, krzyknąłem, zniszczyć bazy wroga. Jak to zrobiłeś? Dobra, teraz was trzymam, bo to... Nexusa widzisz tam? A ty jesteś myśliwcem? Tak. Takim ładnym, zwrotnym. Nexusa, myśmy powinni moim zdaniem górą lecieć na tych 3 kilometrach i zestrzelić te bombowce, co tam będą. By było wesoło, wiesz? Ty lądujesz? Tak, żeby przejąć lotnisko. Ale ci się chyba nie udało, bo żeś nawet na sekundę go nie ten. No. Nie, ja tego nie robię. Ja za każdym razem, jak to robię, to tracę silnik. Przy lądowaniu? Tak, bo uderzam nim podobno i to dlatego go tracę. A koła żeś ten podwoził wysuwasz? Tak, koła normalnie ląduje i nie umiem już wystartować, bo silnik przestaje działać. Ktoś mi powiedział, że po prostu zaryłem nim. Nie wiem, no właśnie wylądowałem i wstaję już. Zachowam skrzydełka i lecimy. Dobra, chodźcie tutaj, bo tu są myśliwców, tu jest sporo. Ja potrzebuję pomocy. Czemu samolot w ogóle nie zwolnił? A widzicie, są? Jakie lecisz? Dobra. Siepiewicze, mi też samolot przestał i śmigła mi się obracać. No to mówię, ja tak zawsze mam. Dlatego przestałem ja wylądowałem mięciutko, słuchajcie. No to trzeba mięciutko wylądować, kurde. Aż zobaczysz, jak sam tobie się to przytrafi. No przecież ja ląduję, kurde, i za każdym razem. W ogóle ja jadę po trawie. No, ja ostatnio w Palmach wylądowałem. Kurde, masakra, Nexus. Widzisz, co my wlatujemy, czy nie? No widzę właśnie. Serio, mi się silnik wyłączył. Aha, faktycznie. O! I do mnie już strzela. Ktoś do mnie strzela, widzisz to, Nexus? Tak, faktycznie, rozwaliłem silnik. Może to wy chyba walicie w ten... Ale to są jakieś jaja kompletne, bo... Bo wylądowałeś miękko. No wylądowałem miękko i dopiero tym mówię pierwszy właśnie. Raz jak ty mi powiedziałeś, wiesz. Shit. No i się rozbiłem najlepszym samolotem znów o jakiś typa. Ja nie wiem, co ja mam robić, żeby tak się nie działo. Może to ja w nich wpadam tak naprawdę. Znaczy ja w nich wpadam w sumie, no ale oni też we mnie. Ej, mamy... Tam są 3 lotniska, my mamy tylko jedno. Aha, bo jeszcze mówią, żeby klapy wysunąć też do lądowania czy coś. To się robi jakimś przyciskiem. No przede wszystkim nie można, wiecie, wlecieć tam na 500 km, nie? Musicie poczekać, aż zwolnicie sobie, wiecie. Tak do... Nexus, no. Nie wiesz, o czym ja mówię. Ja normalnie gładko ląduję ten i silnik przestaje pracować. A nawet nic nie widać, żebym w cokolwiek uderzył. I nie da się już wystartować. Ale nie, bo on mówi, że prędkość może masz za dużą. No ale co z tego, co z prędkością dużą, to ja widziałem takich, co tylko zahaczają kołami i startują dalej. I mają też dużą prędkość. Nie wiem. Zestrzelony, koleżka. No, asysty dostał, ale sobie przeciążenie włączyłem. Ja coś strzeliłem, ale... Jak co, lecimy do Soul? No dobra, ale wiesz co, bo tu jeszcze jeden się koleś czai, widzisz? H111. No ja mojemu Spitfire'owi pomogę, bo widzę, że go gonią. Widzę go, ale chyba ucieka. No. Dobra, to chodź do Soul. Czekaj, zawrócił.
To jest chyba ciężki ten, ciężki myśliwiec. No, to trzeba go, kurde, ściągnąć, wiesz? Bo on, kurde, będzie próbował wylądować. Dobra, walną, ale kurde, straciłem ten, palę się. Kurde, no i mi silnik przestrzeli. Jak oni to robią? Raz koleś trafił. Raz we mnie trafił, od razu silnik mi padł. Tym samolotem lecimy. Się hajcuje jak ten, mam przeciek. To widzę. Ale naprawiają. To powinien ci się na tym lotnisku naprawić. Nie, silnik mi się na lotnisku nie naprawia też. Dobra, widzisz, się nie palę. Jezu, przez 5 minut będę miał przeciek. No. O nie, silnik mi się wyłączył. O. Wyłączył ci się? O kurde. Ty gadasz. To silnik ci się znów wyłączył? No. Który wylądować może, czy coś? Boję, ale to wiesz, nie, coś tu jest nie tak, bo wiesz, lecę jak szybowiec. No. Ale wylądujesz, nic się nie naprawisz poza lotniskiem, nie? Chyba. No, że zaryj, kurde. Nie mogłem kół od ten podwozie. Jak coś leci na ciebie dwa Spitfire'y i Typhoon. Widzę. Tam nieźle i jeszcze coś tam się zbiera, więc masz ogólnie przerąbane tam, Macie, ale ja już tam wlatuję. Jak coś ma laga. Ja mam laga? A no, mam laga. Leci za tobą koleś, weź kręć ten Spitfire'em. No nie mogę nawet wykręcić, kurde, okay. Wiesz? Dostałem tak po skrzydłach. Dobra, dostał seryjkę ładną dość. Jestem cały na czerwono, wiesz? No ląduj na lotnisku. Ale to coś da? Naprawiają cię? Tak, podobno się naprawia na lotnisku. Raz Spitfire na ziemi leży. Ja zawracam, słuchajcie. O nie, proszę, nie niszcie mnie jeszcze. Jeszcze chwilę dajcie mi. Przeciek, no nie. No przeciek to przez kilka minut czasami naprawiasz. O, już cały mnie spiżdżyli. O Boże, kredyt. O, no nie. Dobra. A to jeszcze chwila wystarczyła. A co, przejmowałeś lotnisko, czy co? Nie. Już byłem blisko lotniska, żeby wylądować, może bym się naprawił, wiesz. No kurde, ale mało zwrotnie jest ciężki myśliwiec. No, to właśnie dlatego ich tak sobie przepadam. Mam 3. Właśnie najwięcej jest tych. Kurde. Strzelają do mnie, ktoś mnie goni, mam stateczniki, to już mam zlikwidowane kompletnie. Kurde, dwa mnie gonią, zaraz się rozbije. Tak. Rozbił obok mnie. Nie, no już nie umiałem do góry lecieć, nie wiem co się działo z tym samolotem. Nie da się naprawić przecieku w powietrzu. Tak to napisali Nexus, wiesz? Wiesz, no przeciek miałem akurat przy lotnisku, nie? Już miałem lądować, jeszcze dostałem parę strzałów tylko. To rób beczki, chyba wsadem się daj, co mi pomogą beczki. A ja właśnie się zastanawiam, czy nie lepiej jest, bo my na myszce gramy, nie? Czy nie lepiej tam coś przestawić na klawiaturze, nie lepiej? No ja właśnie na klawiaturze, wiesz, ja jak mam skręcać, to wiesz, klikam A i w lewo, nie? No to wiadomo, że się A klika, żeby bokiem, ale chodzi mi o to, że wiesz, żeby wyciągać go statecznikami, a nie wiem, czy to tak na pewno działa. Na tym, na Rok coś na się kurde było nieźle, ja już go biorę. Trafiłem go co prawda z działa pokładowego, ale... King Cobra. Szkoda, że nie widać poziomu tych ludzi. Podkręciłem sobie trochę myszkę i zobaczymy jak to będzie działać. Został mi bombowiec. Weź do góry, kurde, ty Nexus, kurde, masz 3 kolesi na sobie. Co ty tam robisz? Stary... Jeden wylądował w ogóle na ziemi, nie wiem co to za akcja. A nie wylądował wcale. Dobra, ja teraz jak będę mówił czym gram, teraz gram Kataliną, to jest amerykański zdaje się, ale w siłach rosyjskich też lata, jak z tego co widać. Tutaj powinienem mieć 4 wieżyczki w tym samolocie w sumie, znaczy 2 wieżyczki, 2 działa. Mam tu 3 wieżyczki chyba, ale przednia w ogóle nie wiem jak się nią posłużyć, czy ona sama, czy co. Ja nie mam do niej dostępu z przodu. A powiedzcie mi, co się stanie, jeżeli nie zmniejszę prędkości, się rozpadnę, czy co? No spróbuj. I przejęli nam lotniska wszystkie. Ja mogę tylko wejść, się zaangażować w walkę i liczyć na to, że moje chłopaki strącą tutaj te z pokładu. Mam 2 tylne działka i 1 przednie, ale... Nie widzę, żeby ten przedni kiedykolwiek strzelał. Jednego Spitfire'a, tym nie jest źle.
Dobra, idę lądować na lotnisku. Powoli opadam, powoli. Jutko, ląduj. Się walą do mnie. O Boże, nie, już to mnie ładują. Przyjąłeś, dobra. Nie poharatali, jak kurde wiesz. O ja pięknie, rozpadłem się na kilka części. Ale przejąłem przynajmniej. Dobra, rozwalili mi kurde wszystkie samoloty. Nie wiem, ja nigdy nie widziałem takiej sytuacji, że wiecie, żebym strzelił kolesia raz czy dwa i by od razu już kurde leciał w dół. Ja to kompletnie. Dostanę dwa strzały, trzy już nie mam w ogóle skrzydeł, nie mogę skręcać. Słuchaj, ale to są kolesie, którzy mają z 10 poziomów wyżej niż my, to wyobraź sobie jak oni muszą mieć siłę ognia. O. Ej, udało mi się obrócić bombowiec dookoła osi. Okej. Chryste. Spokojnie, tu fajnie straciłem panowanie nad samolotem. On sam wyrówna chyba. Dobra, wyrównał. A sobie zlecimy bliżej. No, przegrywamy. Zobaczysz sobie. No, przegrywamy. No i bomby zrzuciłem na miasto. Ach, nie zobaczyłem jak spadną. Jo, tak sobie słabo.